Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj montaż rozdzielnicy. W zasadzie to rozdzielnica jest już zamontowana. Będę sobie powoli ogarniał tutaj bebechy, tak? Zszywał to wszystko do kupy i tak dalej. I teraz tak, na początku dzisiejszego filmu powiem Wam taką rzecz. To nie jest film poradnikowy. Nie kopiujcie moich ruchów. Ja nie jestem elektrykiem z zawodu, bardziej z zamiłowania. Uprawnienia elektryczne mam, dlatego no, mogę takie rzeczy robić i pokazywać publicznie, bo jakbym nie miał, to rzecz jasna, żebym takich rzeczy nie pokazywał, ale najważniejsze jest to, że z prądem nie ma żartów, nie kopiujcie mnie, nie naśladujcie, to jest film po prostu na pamiątkę dla mnie, dla inwestora, jak co było tutaj zrobione i tyle. Tak więc no, taki mały disclaimer, muszę to powiedzieć, żebyście po prostu uważali na siebie, naprawdę z prądem nie ma żartów. Druga sprawa, jeżeli potrzebujecie porad elektrycznych, odsyłam Was na inne kanały YouTube'owe. Jest bardzo dużo fajnych kanałów, na przykład Luxio Electric, na przykład z poradnika elektryka, na przykład Jacek HK07, chyba on się tak tam nazywa ten kanał, Ampere TV, jest bardzo dużo różnych kanałów o tej tematyce, tak więc no po prostu Was odsyłam, tak? Nie naśladujcie mnie, no po prostu dla własnego bezpieczeństwa, tak? I nie bierzcie się za to, jak nie potraficie pewnych rzeczy robić. Dobra, słuchajcie, rozdzielnica, mamy tutaj rozdzielnicę natynkową, dosyć sporawą w sumie, żeby było wygodnie wszystko pomieścić. Dlaczego natynkowa? No bo nie chciałem tutaj wkuwać się w ścianę, ta ściana jest dosyć cienka, nie chciałem jej naruszać i tak zresztą tutaj są bruzdy porobione z dołu, z góry, tak więc ona jest i tak osłabiona i uznaliśmy z inwestorem, że może być tutaj w tym pomieszczeniu rozdzielnica natynkowa, tak więc taką tutaj po prostu zamówiłem. I dzisiaj w filmie będę tak naprawdę wprowadzał WLZ i WLZ jest prowadzony. No, będę podłączał go sobie tutaj do tej rozdzielnicy, czyli zrobię sobie takie główne zasilanie i tyle. Mamy z WLZ-a wprowadzone 4 przewody. To jest kabel 16 mm kwadrat, 4×16, miedziany oczywiście, tak więc tak to wygląda. Rozdział PEN będę robił w rozdzielnicy, czyli tutaj mamy sieć TNC, tak? Czyli mamy jeden przewód ochronno-neutralny i muszę go rozdzielić na przewód ochronny osobno i na przewód neutralny. Dlaczego tak będę robił? Bo w złączu po pierwsze nie było przewidziane miejsce na rozdział PEN, czyli po prostu nie można tego było zrobić. W warunkach przyłącza było jasno i wyraźnie napisane, że rozdział PEN trzeba zrobić w rozdzielnicy i przewód do domu prowadzimy ze złącza 4×16, tak więc tak mniej więcej to wygląda. Dodatkowo z głównej szyny uziemiającej mam wprowadzone dwie linki 16 mm kwadrat obie. Jedna linka posłuży nam za uziemienie rozdziału PEN na PE i F i N, a druga linka będzie podłączona do ogranicznika przepięć. Kamerka mi się zgasiła. Druga linka będzie podłączona do ogranicznika przepięć, później będę się rozchodził na resztę aparatów, ale myślę, że po prostu zacznę nagrywać powoli, jak to wszystko podłączam i po kolei będę Wam tłumaczył, no, jak to zrobiłem, z tym, że no, może słowo tłumaczył jest tutaj niewłaściwe, ale po prostu no, pokażę Wam, jak ja to ogarnąłem. I tyle, biorę się za robotę.
No i dobra, moi drodzy, co ten pan Krzysiu nam tutaj nabroił? Idąc od początku, mam na początku wyłącznik główny. Jest to EFER, rozłącznik izolacyjny, 63 A, tutaj akurat z firmy Legrand. Na chwilę sobie tutaj też załączyłem napięcie ze złącza, żeby zobaczyć, czy jest wszystko ok. I teraz tak, za wyłącznikiem głównym dałem lampki, które informują nas o tym, czy mamy zasilanie załączone w rozdzielni, tak? Czyli jeżeli tutaj podniesiemy wyłącznik główny, to już wtedy wiemy, że jest to wszystko pod napięciem. Za lampkami mam clue dzisiejszego mojego filmu, czyli podział PEN, przewodu PEN na PE i N. Przewód PEN, który wychodzi z WLZ-a, jest tutaj zaciśnięty w tym złączu na dole. Nie wiem, czy to widać, powinienem tutaj jeszcze jakąś tam izolacją niebieską to zawinąć albo termokurczkę wrzucić. Później to zrobię, zresztą tutaj też dopiszę sobie, że to jest PEN, żeby było wiadomo. I od góry patrząc, mamy uziemienie tego podziału, to jest też rzecz w sumie taka ważna, oraz przewód neutralny, osobny, który idzie nam najpierw na ochronnik, dopiero później na główną listwę N, która jest akurat tutaj w bloku, a przewód ochronny PE idzie nam do listwy uziemiającej, która znajduje się tutaj u góry rozdzielni, czyli listwa wyzerowania potencjałów, tak? Tak to się chyba mówi. I tyle, tak? Czyli to jest nasz podział PEN. Za tym podziałem mam ochronniki. Nie podłączałem ich z bloku. Ochronnik, nie podłączałem go z bloku, tylko bezpośrednio jakby on jest drugi w kolejce, tak? Czyli najpierw jest tutaj przewody są puszczone na ochronnik z wyłącznika i dopiero później idzie sobie dalej na blok rozdzielczy. Tak to jest rozwiązane, to jest ochronnik czteropolowy z N-em, tak? Czyli z tutaj z neutralnym. Dlaczego tak? No bo też przewód neutralny, znaczy PEN idzie prosto ze złącza, czyli na nim też może jakieś tam przepięcie wyniknąć. Tak po prostu to zrobiłem. I tyle. W następnej kolejności jest blok. Blok, do którego będę podłączał resztę aparatów, a ochronnik jest podłączony do osobnego przewodu 16 mm2 linki, która idzie do głównej szyny uziemiającej. Czyli tak to wyszło. Myślę, że ten film dzisiejszy chyba skończę w tym momencie, dlatego, bo trochę późno się wziąłem za montaż tej rozdzielnicy i tak tego dzisiaj nie zrobię, tak więc po prostu no, drugą część dogram jutro, czyli montaż tych aparatów, no tak jak widzicie, no zasilanie, podział PEN, ochronniki, blok rozdzielczy mam już przygotowany, tak więc no reszta już pójdzie tam prawdopodobnie z górki, aczkolwiek no już to też będzie czasochłonne i dzisiaj po prostu nie zdążę. I tyle, no tak to wyszło, jeżeli tam macie jakieś uwagi albo chcielibyście skomentować, no to zapraszam Was do komentowania pod filmem. W sumie tyle, tak więc no widzimy się w drugiej części, która ukaże się jutro albo pojutrze, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, kończę, na razie.